drodzy, witam Was w Chorwacji, kraju przepięknych wysp, kraju wspaniałych zabytków takich jak Szibenik, kraju, który ma wspaniałe parki narodowe, kraju, który po prostu no, zachwyca mnie kolorami wody, pniowymi lasami. Macie zawsze wiele pomysłów na Chorwację, szczególnie kojarzycie Chorwację z dojazdem własnym, czyli bierzecie skrzynkę wódki i worek ziemniaków, ale słuchajcie, oczywiście autokar. Ja zaczynałem na przykład swoją wizytę w Chorwacji od wakacji autokarem. Świetnym pomysłem nowym, na którym Was zapraszam, to jest Wasz dom na jachcie lub na katamaranie. Moim nowym domem jest obecnie katamaran, na który Was zapraszam. Słuchajcie, taka łódka jest genialna, zobaczcie. Możecie mieszkać sobie w porcie, mieć katedrę obok, możecie skakać na główkę, kąpać się, jeść tutaj. To jest dom, który proponuję Wam na kolejne wakacje. Inna forma wakacji, może nie jest to taka forma all inclusive, ale na pewno możecie robić tu prawie to, co chcecie. Na takim katamaranie, mimo że mamy różną pogodę, tak jak teraz zobaczycie, jest pochmurnie, macie ciepło, macie ciepłą wodę, macie kuchnię. Możecie sobie tutaj wynająć kucharza, oczywiście macie skipera, kapitana i z chęcią Was zapraszam. Osobą, która mnie tu zaprosiła, jest moja koleżanka Alina. Ona powie Wam krótko parę słów o tym, dlaczego mnie tu zaprosiłaś i co będziemy razem robić. Cześć wszystkim. Dlaczego ja Cię zaprosiłam? Bo jesteś szalony. Bo kochasz podróże i kochasz nowości. I wszystko, co może być ciekawe dla Ciebie i dla Twoich klientów, jest dla Ciebie ważne. Przede wszystkim dlatego jest Olek z nami, żeby zobaczyć nowy, fantastyczny produkt, którego jeszcze nie ma na rynku, czyli wakacje w luksusowym, pływającym hotelu. Tu nasz hotel jest właśnie. To jest jeden z naszych hoteli. Tak. Laguna 45 stóp, piękny, duży katamaran. Drugi z naszych hoteli, już turbo luksusowy, 52 stopy, 5 kabin. Dlaczego? Dlatego, że zobaczcie. A co robimy w hotelu? Jemy, pijemy, możemy sobie wykupić wycieczkę fakultatywną. Mamy ciepło. Co mamy na jachcie? Mamy ciepło. Jemy, pijemy, bawimy się tylko we własnym gronie. Włącznie z tańcami na dachu, nie na dachu, robimy co chcemy, nikt nam nie przeszkadza. Nikt nam nie przeszkadza, nikt nam nie ingeruje w żaden sposób w to, co chcemy robić. Wtedy, kiedy chcemy, płyniemy, wtedy, kiedy chcemy, stoimy, kiedy chcemy, zwiedzamy. Mówiąc krótko, zaprosiłam Ola tu po to, żeby zobaczył, jak można fantastycznie wypoczywać, niekoniecznie w klasyczny sposób. I kochani, nawet jak nie ma pogody, to naprawdę jest Szibenik historycznie jest bardzo pięknym miastem, na pewno sobie przewodników go poczytacie. Ja Szibenik cenię sobie za jedną rzecz, katedrę, która jest bardzo prosta. Słuchajcie, za mną widzicie katedrę w Szibeniku, przepiękna gotycka katedra, bardzo prosta, czysta, nie taka skomercjalizowana ze złotem, z jakimiś cudami. Także jedna z moich ulubionych w ogóle w Chorwacji, chyba jedna z ulubionych na świecie. Moi drodzy, oni ją na zewnątrz ostatnio wymyli, więc jest ten wapień taki bardzo ładny, czysty, ale w środku jest taka bardziej już jeszcze starszawa, mniej wyczyszczona i ma inny urok. Jak będziecie też w Szibeniku, to zapraszam Was w uliczki. Piękne uliczki Szibenika, które są kręte, malutkie, są tu wspaniałe restauracje, z fajną kawką, z pizzą, z owocami morza. Także Szibenik na pewno jest miasteczkiem, który ma bardzo fajny klimat i warto się zatrzymać, czasami nawet opuszczając sobie tak znane miejsca jak Split czy Trogir. A właśnie taki Szibenik jest miasteczkiem, który ma to samo, co tamte miasta, a wręcz jest tu zawsze mniej turystów i bardziej uroczo. Muszę Wam powiedzieć, że tu na Chorwacji, jeśli nawet było troszkę sztormowo, troszkę wiecznie, to te fale nie są duże, dlatego uważam, że warto pływać po wyspach chorwackich, ponieważ jest naprawdę no, przyjemnie i to nie są takie fale typu na przykład na Capo Verde czy na Ocanie, więc osoby, które źle znoszą pływanie, też dobrze się będą czuły. Moi drodzy, Chorwaci lubią futbol. Jak wiecie, stali mistrzami Europy, niedawno tutaj na tych wielkich placach między innymi oglądano mecze. No i Chorwaci mają piękną flagę z tą szachownicą, także jest to kraj, do którego Was zapraszam, odwiedzajcie go z Mix Travel, tutaj z moimi przyjaciółmi z firmy. Pamiętajcie, że to nie tylko musi być samolot, nie musi być to tylko dojazd własny, autokar, tylko przyjeżdżajcie tutaj do Chorwacji na katamarany i na jacht.
taki typowy chorwacki chlebek. Kupiłam właśnie w porcie w Šibeniku. I będzie, myślę, na jakieś, na jak teraz dopadnie straszny głód. I jest o tyle ciekawy, że jest z kukurydzą. Dwa zostają na tym statku, dwa idą na następny statek.